Kochani, kontynuuję temat tej żabki, która wpadła do garnka z zimną wodą, tylko że garnek stoi na ognisku i ona nie zauważa, że się robi za gorąco. Kochani, stwierdzam coraz częściej, że większość nieszczęść w naszym życiu polega na tym, że my udajemy, że jest dobrze. My widzimy, że się dzieje coraz gorzej, ale nie reagujemy w nadziei, że to się zmieni, że to wszystko się zmieni, że to wróci do starego, że to jest przejściowe, że nasz stan zdrowia jest przejściowy i my ozdrowiejemy, że droga Leno, że wyzdrowiejesz nagle, mimo że twój stan zdrowia się pogarsza. Drogi Marku, że twoje cudowne małżeństwo będzie coraz cudowniejsze, że wystarczy tylko przeczekać ten trudny moment. Drogi Karolu, że twoja firma się rozwinie i ty masz tylko przeczekać ten trudny moment. Drogi Aleksandrze, że ty masz tylko przeczekać i wreszcie pani X przestanie cię denerwować. Nic z tego się nie stanie. To wszystko się rozwinie. Czemu się rozwinie? Bo do tej pory się rozwija. I największym problemem, jaki występuje u człowieka, to jest ta nadzieja, że to wszystko się samo naprawi. I to, ta nadzieja, że się samo wszystko odwróci, może być początkiem tragedii. Dlatego zamiast mieć nadzieję, że wszystko wróci do starego, należy samemu wyskoczyć z gorącej wody. Pora.